Pauza. Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym dzisiejszym wieczornym dniu na moim kanale. No to jest, będę teraz dla Was analizował w moim stylu na luzaku, na chillu, po mojemu, tak jak lubię, mini analizę traileru, który już swoją premierę miał jakiś czas temu. Ale na polskiej scenie YouTube'a jest on mało znany. Chodzi mi o najnowszy film o losach Samuraja X, czyli Rurouni Kenshin. I tutaj będziemy analizować, to będzie mini analiza traileru Rurouni Kenshin The Final, czyli koniec. Jedni nazywają to Beginning, ale tak naprawdę lektor mówi The Final, więc po prostu skupmy się na tym, że to jest jakaś finałowa bitwa, którą toczy samuraj, wojownik z mang anime Rurouni Kenshin. Mangi nazywały się Kenshin po prostu, sam mam 4 części, także jak komuś się nie podoba, daję dislike'a, pisze komentarz, spoko, tylko pamiętajcie, to jest mój kanał, ja tutaj rządzę. Ja chcę Wam przekazać coś treściwego i oryginalnego, a nie oklepane gówno seryjne. Także teraz lecimy z tematem, po takim krótkim wstępie. Kocham Was, jesteście najlepsi. Cześć. Dobra, lecimy. Odpauzujmy. Czekajcie, ustawię sobie, okej. Okej, leci. Każdy Batosai ma blizny na swoim ciele, na swoich nogach, tak? Ten tekst tutaj chodzi o to, że każdy ma jakieś blizny. Tutaj jakiś akrobata, a ninja, może jakiś ubrany na żółto, jakaś główna postać wskakująca na pociąg parowy. Tutaj jest scena wybuchu pocisku albo jakieś zapory policyjnej, jakieś zatarczki z policją, bo pisze napis, że to jest wyzwanie dla policyjnego autorytetu. Dodam tylko, że w mandze Kenshin chodziło o to, że był bunt przeciwko jednostkom policyjnym samurajskim, naprzeciwko stanęli właśnie Kenshin i inni samuraje. Tak. Tutaj widzimy Kenshina. Czekajcie, cofniemy. Kenshin był w ogniu, czyli po bitwie ktoś podpalił. A tu napis pisze, kto powinien to zrobić? Zapytajnik. Oryginalny trailer jest po japońsku. Znalazłem dla Was wersję z napisami angielskimi, więc docencie to. Z mojej strony pierwotnie chciałem po japońsku walnąć. Nie znam japońskiego, ale też coś tam by się wymodziło. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj widzicie scena na mostku. Ten akrobata pojawi się przed główną postacią, jaką jest Rurouni Kenshin, w parku jakimś. I Kenshin jest zdumiony, ponieważ mówi, że to nie może być. A tamten odpowiada, a co jeśli tak jest? I tutaj Kenshin właśnie mówi do swojej dziewczyny, przyjaciółki, ja powinienem to tobie powiedzieć wszystko. Mówi to twierdząco, także spoko. Ten człowiek za mną to Enishi Yukishiro. I to właśnie, moi mili, tak będzie. To właśnie tak będzie, tak? Czekajcie, dajcie mi chwilę. Okej.
Dobra, lecimy dalej. Tutaj scena w zimę, czyli to jest chyba taka scena retrospekcja. I tutaj jest napisane, że ten Yukishiro to jest brat Tomohimura, czyli chyba tej jego dziewczyny, albo jakiejś innej kochanki, albo jakiejś innej dziewczyny lub postaci żeńskiej. W każdym razie ten akrobata w żółtym kimonie z tym pakunkiem w okularkach, to jest brat Tomohimura, tak? Żona Stabe to Death. Chyba zabił go, bo myślał, że go zabił, bo o to chodzi, albo sprawił, że umarł. Mniej więcej, nie pamiętam, Stabe to określenie znaczyło. Jak wiecie, to mi przetłumaczcie w komentarzach, to Stabe. I have never seen him look so tormented before. Czyli nigdy wcześniej nie widziałem go tak bardzo zdeterminowanego. To też teraz też nie wiem, co to znaczy tormented. Będę mógł to sobie przetłumaczę. Ale mówię, ja na luzie to robię, więc chcę po prostu być ceniony na YouTubie za to, jakim jestem naturalnym YouTuberem, a nie spinającym dupę szczeniakiem, który tylko myśli, że tylko trzeba pozjadać wszystkie rozumy, żeby być najlepszym. Nie, kurwa. Trzeba być naturalnym człowiekiem. Po prostu trzeba być sobą. Tak, i moim kontentem jest miksowanie kontentu i różnorodność. Przepraszam za jedno przekleństwo, ale chciałem wam też coś od siebie powiedzieć, żebyście wiedzieli, jaki jest mój kontent. Ja się po prostu bawię kontentem. To jest mój kontent. Dobra, jedziemy dalej z analizą, mini-analizą. Tutaj Kenshin w deszczu był. Tak, chcecie zobaczyć to jeszcze raz? Bo ja chcę. To jest piękna scena. A dodam od was mistyczną wiadomość, że taka prawda, jak śpiewają cybergoci i goci, że Bóg jest w deszczu, tak? Także tu chodzi o to, że to jest mistyczna scena, że Kenshin po prostu medytuje mistycznie, momentalnie, orzeźwia się w deszczu, oczyszcza się. To chodzi o to, że się podczas deszczu samuraje oczyszczają wewnętrznie, mistycznie, duchowo i z krwi jako woda i z tych różnych niuansów. Dobra, jedziemy dalej. Tu sami widzicie koniec na reszcie, na Atlas w końcu koniec. To jest czas na zemstę. I tutaj właśnie widzimy, jak ten gościu, który myślał, że Kenshin, że nie żyje, bombarduje wioskę z balonów bombami, po prostu niszczy wszystko i na swojej drodze w ramach zemsty. No radźcie sobie sami, kurde, z bombami, napalmem z balonów. Patrzcie teraz. Widzicie, kurde, jaki rozpiernicz. Widzicie, jaka akcja. Sieczka totalna. Twórcy pojechali po całości, a teraz bitwy. O Jezu, a to było mocno. Jeszcze raz. Czekajcie. Jeszcze, i tutaj to, i to. I jeszcze raz. Jeszcze raz obejrzymy. I jeszcze raz. A tutaj mamy oficera wysokiej rangi Gon Policji, który dowodzi policją w tamtym mieście japońskim, samurajskim, w którym Kenshin żyje. Nie pamiętam tylko, jak on miał na imię, ale w każdym razie no, nie mieli dobrych stosunków z Kenshinem. Bo policja, no to wiecie, jak to policja. No, teraz wszyscy się rzucają na Kenshina albo na tego oficera. Ogólnie chaos się robi w mieście.
ogólnie manga właśnie skupia się na losach feudalnej Japonii, tak, gdzie byli właśnie samuraje, batosai, ninja i zaczynała wkraczać broń palna, policja była uprzywilejowana. No i tak się takie różne przygody z mieczem w ręku, tak? Bez szczegółów. Dobra. Przyszłość zaczyna się teraz. Kenshin, go! Ile widzicie pistoletów? Tak jak mówię. I matrixy takie, że japońskie matrixy. No a ten pan, czekajcie. Muszę wam pokazać tą postać. To ważna postać jest. Nie ten. To jest przyjaciel Kenshina z pierwszej części i z mangi. On włada takim gigantycznym mieczem, który po prostu napiernicza takim mieczem jak baseballem. To taki wesołek w białej koszuli. Bliski przyjaciel Kenshin Samuraja X-a. A i widzicie. Artystyczne japońskie akcje na podstawie mangi Kenshin. Mangę trudno dostać, ale może w internecie jest. Także jak sami widzieliście, będzie dostęp Rurouni Kenshin The Final. Nadchodzi. Bo to już chyba był. A tak. To już premiera była w kwietniu 23. I w IMAX-ie, i w 4DX, ale będzie też na DVD i Blu-ray niebawem. Także na pewno możecie sobie gdzieś w internecie złapać ten film. Trzeba poszukać. W każdym razie to była mini analiza traileru Rurouni Kenshin The Final. Mam nadzieję, że w swoim stylu oryginalnym pokazałem wam coś fajnego, co ja też bardzo lubię i kocham i szanuję. Czyli kultura japońska, jakieś azjatyckie klimaty. Coś chcę pokazać temu naszemu polskiemu YouTube'owi i z polskiej scenie YouTube'a, że inaczej też można. I że małe kanały też są wartościowe. Nie tylko suby się liczą, tak naprawdę, żeby być the best. Także dziękuję wam bardzo serdecznie, zapraszam do komentowania pod filmem i mam nadzieję, że się podobało. Z tej strony był Marcz Mistrza, to była mini analiza Rurouni Kenshin The Final Countdown. Kocham was, jesteście najlepsi, cześć, dajcie lajka. Jak nie dacie lajka, to wam wszystkim tak po piesce ze... O, dobra, cześć.